No, baliśmy się też troszeczkę, że będzie to właśnie tak, że będziemy musieli tu codziennie jeździć. Informacje, w jaki sposób ta budowa przebiega. No i to się wszystko potwierdziło. Powiedzcie nam po prostu, ile kosztowała Was budowa takiego domu. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku, gdzie odwiedzamy klientów domów Zimmermann House, którzy mieszkają tutaj już jakiś czas i porozmawiamy z nimi na temat tego, jak w takim domu się mieszka i jak się go użytkuje. Chodźcie, oprowadzę Was po tym domu najpierw od zewnątrz, a później pójdziemy do środka. Dom, który będziemy dzisiaj oglądać, jest to model domu Energo 101. Jest to dokładnie taki sam dom, jak nasz dom pokazowy. Ten dom, w którym się znajdujemy, mieści się na działce, która ma w granicach 8 arów i jest już w pełni zagospodarowana przez właścicieli tego domu. Jak tutaj się porozglądamy, to możecie zobaczyć przepiękne otoczenie, trawę, kostkę oraz kwiaty, które dodają uroku temu całemu budynkowi. Idziemy zobaczyć też dom od strony tarasu, od tej części rekreacyjnej, gdzie mamy trochę więcej intymności i gdzie możemy swobodnie wypoczywać na zewnątrz w tak przepięknym otoczeniu, jak tutaj nas otacza. Jest to osiedle domków jednorodzinnych, gdzie jest cała nowa zabudowa, ale też jest bardzo przyjemnie pod kątem tego, że mamy tutaj naprawdę bardzo dużo przestrzeni intymności, ale również i pięknego otoczenia przyrody. Dom jest wyposażony w pompę ciepła marki Samsung. Znajduje się ona właśnie z tej strony budynku. No a my zmierzamy w kierunku tarasu. Budynek, który dzisiaj zwiedzamy, już w standardzie ma taką lodzię, która stanowi zadaszenie tego tarasu, dzięki czemu mamy zacienienie w okresie letnim. Możemy się schować przyjemnie od słońca. To zacienienie powoduje też nam, że możemy schować się również przed deszczem. Tego zadaszenia mamy tutaj naprawdę sporo. No i ta część rekreacyjna, gdzie możemy miło spędzać chwilę w tym okresie letnim, wiosennym, gdzie możemy cieszyć się piękną natury i przyrody, która nas otacza tutaj wokół tego budynku. Dzisiaj mamy naprawdę piękną pogodę. Jest tutaj naprawdę cudownie. No i właściciele tego domu zadbali również o miejsce do tego, aby móc przechowywać wszelkie niezbędne narzędzia, które pozwolą zadbać o ten ogród w postaci takiej oto wiatki, która jest wyposażona również w schowek. Jest miejsce, gdzie schować auto pod tą wiatą, ale również miejsce do przechowywania wszystkich niezbędnych narzędzi, które są w domu. Chodźmy zatem zobaczyć dom do środka. No dobrze, zapraszamy zatem do środka, gdzie zobaczymy dom Energo 101, który jest wyposażony w 3 sypialnie, 2 łazienki, salon z kuchnią oraz kotłownię. Zapraszam. To na początku zacznijmy zwiedzanie domu od wiatrołapu. Jest to miejsce, gdzie swobodnie będziecie mogli zostawić swoją odzież wierzchnią, buty i zwiedzać dalszą część domu. Zacznijmy zwiedzanie od salonu łącznie z kuchnią, bo tutaj dość nietypowo nie znajdziemy przejścia do kotłowni bezpośrednio z wiatrołapu, tylko ona jest ukryte w aneksie kuchennym. Salon ma około 32 metry kwadratowe. Jest on naprawdę sporych rozmiarów, gdzie zadowoli bardzo wymagające osoby, co do tego, żeby znaleźć tutaj odpowiednią ilość przestrzeni. Przechodząc z salonu, dojdziemy do kuchni, która w tym domu ma 8,5 metra kwadratowego. No i tutaj właściciele zadbali o bardzo ciekawą sprawę, a mianowicie ukryte przejście do kotłowni bezpośrednio z kuchni. Chodźcie za mną. Ten dom, w którym się znajdujemy, jest wyposażony w pompę ciepła marki Samsung, rekuperację, wentylację mechaniczną powietrza oraz w ostatnim czasie właściciele zadbali o montaż fotowoltaiki. Dom jest wyposażony w pompę ciepła, która jest bardzo energooszczędna i generuje bardzo niskie rachunki zużycia. Chodźcie, pokażę Wam, jak to wygląda dokładnie, jeżeli chodzi o zużycie pompy ciepła przez ostatni rok. Klikamy w energia, wykorzystanie energii i wykorzystanie energii w ubiegłym roku. Zobaczmy, ile przez rok tego zużycia było. Łączne zużycie w 2023 roku wynosiło 2313 kWh. Jest to naprawdę niewielkie zużycie, więc rocznie to przy dzisiejszych kosztach prądu, kosztach energii elektrycznej, będzie generować rachunki w granicach 2500 zł. Pompa ciepła gwarantuje energooszczędne i tanie utrzymanie domu.
Kotłownia w tym domu ma w granicach 5 m2, więc jest bardzo pojemna, gdzie zmieścimy nie tylko sprzęty potrzebne do utrzymywania funkcjonalności tego domu, ale również jest mnóstwo miejsca do przechowywania, tak jak możecie tutaj zobaczyć. Chodźmy dalej, zobaczmy, co się mieści w strefie intymnej tego domu, strefie nocnej. Odwiedzimy sypialnię oraz łazienki. A więc z tej części dziennej udajemy się teraz w dalszą przygodę zwiedzania domu i zobaczymy dwie łazienki oraz sypialnię. Zacznijmy od zwiedzania mniejszej łazienki, tej dodatkowej, która ma bardzo dużo przydatnych zastosowań w domu. Mniejsza łazienka ma około 2,5 m2 i pomieści tutaj toaletę, umywalkę oraz prysznic. Właściciele w tym wypadku zdecydowali się na prysznic odpływem liniowym, dzięki czemu nie trzeba tutaj stosować brodzika do prysznica. Zmierzając dalej, idziemy odwiedzić większą łazienkę, która ma w granicach 6 m2. Zerknijmy do środka. W tym wypadku łazienka wyposażona jest w wannę, toaletę, umywalkę, ale również ma dużo miejsca do przechowywania niezbędnych rzeczy. W tym projekcie właściciele zdecydowali się przenieść z kotłowni pralkę i suszarkę bezpośrednio do większej łazienki. Łazienka jest wyposażona dodatkowo w okno, takie, przez które nikt nam z zewnątrz też nie zajrzy do środka do domu. A zatem idziemy do pierwszej sypialni. Państwo Alicja i Tomasz mieszkają w tym domu razem z dwójką dzieci. Pierwsza sypialnia ma w granicach 12 m2. Znajdziemy miejsce na łóżko, na szafę, ale również i na biurko. A dzięki dość sporym oknom mamy tutaj naprawdę mnóstwo światła. Idziemy do kolejnej sypialni, która ma w granicach 13 m2. Sypialnia jest wyposażona w szafę, biurko, łóżko, a dzięki sporym przeszkleniom również mamy tutaj naprawdę całkiem sporą ilość światła. Zatem zwiedźmy ostatnią sypialnię w tym domu, w domu Energo 101, która ma około 12 m2, dzięki czemu swobodnie zmieści tutaj się duża szafa, łóżko oraz komoda. W tym domu została nam jeszcze jedna przestrzeń, którą musimy koniecznie zobaczyć, a której do tej pory nie zwiedziliśmy. Idziemy na taras, zobaczyć miejsce, w którym w okresie letnim możemy spędzać naprawdę mnóstwo czasu ze znajomymi, z przyjaciółmi, czy też sami, ciesząc się piękną pogodą i urokami natury i przyrody wokół domu. Zatem chodźmy na taras. W domu Energo 101 taras jest w pełni zadaszony, dzięki czemu mamy dużo miejsca i swobody do schowania się przed deszczem, czy też przed słońcem. No ale pięknie wykończony taras deską i ten widok wokoło, który może cieszyć oko codziennie o poranku i w okresie letnim, daje nam dużo przestrzeni do wypoczynku. No dobra, chodźmy zatem do środka, porozmawiać z panią Alicją i z panem Tomaszem, jak im się mieszka w domu wybudowanym przez Zimmermann House. Zapraszam do środka. Teraz porozmawiamy z panią Alicją i z panem Tomaszem na temat tego, jak im się w tym domu już żyje. Dzień dobry, witamy państwa. Dzień dobry, witamy. Proszę opowiedzieć, jak długo już mieszkacie w tym domu? Mieszkamy już ponad rok. Ponad rok czasu. Szybko zleciało? Bardzo szybko. I powiedzcie państwo, w tym trakcie tego roku czasu, to już dom był w pełni wykończony, czy w międzyczasie jeszcze coś remontowaliście? Jak to przebiegało? Dom był już w pełni wykończony, został oddany z końcem kwietnia. No później oczywiście meble, które musieliśmy sobie poskręcać, poustawiać, pourządzać. No i tak w pełni zamieszkaliśmy z końcem maja. I od tego czasu w pełni użytkujemy już dom. No i zabraliśmy się od razu za zagospodarowywanie działki. No dzięki temu, że mieliśmy wykończony pod klucz dom, to mogliśmy się zająć właśnie ogrodem i obejściem. Chociaż z tego, co państwo mówiliście, no to tutaj pani inwencja na temat wykończenia tego domu. To pani dobierała tutaj to piękne wykończenie, kolorystykę i układ. No, razem wybieraliśmy, ale też bardzo dużo nam fachowcy, którzy tutaj jednak dostaliśmy komplet barw do wyboru. No i wiele nam też doradzili albo zatwierdzili po prostu, także nie było problemu z doborem. No i to też było tak, że nie było dużo czasu na decyzję, bo jeżeli ten czas na decyzję jest dłuższy, no to człowiek dłużej myśli i później te wybory są niekoniecznie trafione, a tak pierwszy wybór, który przyszedł do głowy, okazał się tym właściwym i jest rzeczywiście pięknie. Jest fajnie. Jest pięknie, naprawdę pięknie.
To powiedzcie mi Państwo jeszcze proszę, skąd w ogóle powstał pomysł na budowę domu prefabrykowanego? Dlaczego nie poszliście tak jak wszyscy w tradycyjne mury, murowanie? No szukaliśmy pomysłu, żeby dość szybko zbudować ten dom, żeby nie bawić się w taką budowę od podstaw i organizowanie sobie wszystkich ekip, które poszczególne etapy budowy domu realizują. No i szukaliśmy właśnie pomysłu na coś szybkiego i natrafiliśmy na firmę Zimmermann House. Tu Ala znalazła kontakt akurat do prezesa. No i prezes już resztę roboty zrobił, czyli nas przekonał. Okej, wspominaliście Państwo wcześniej, że odwiedziliście dom pokazowy, że byliście zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Możecie coś opowiedzieć o tych doświadczeniach? No, chcieliśmy bardzo zobaczyć, jak wygląda taki dom, bo nie mamy doświadczeń związanych w ogóle z budową. Cały czas mieszkaliśmy w blokach, więc chcieliśmy zobaczyć, jak w ogóle wygląda taki dom i czy układ by nam się podobał. Także no, znalazłam na stronie internetowej dom pokazowy w Jemielnicy. Umówiliśmy się, wybraliśmy się, no i okazało się, że jest to bardzo ładny układ mieszkania. No i właśnie na ten dom się zdecydowaliście. Tak, ten, tam jest pokazowy, na ten żeśmy się właśnie zdecydowali. Mimo że braliśmy też inne domy pod... Inne projekty, jeszcze gotowe. Inne projekty, które też prosiliśmy o wycenę, ale okazało się, że jednak ten układ jest nam najbardziej korzystny. No to super. A proszę mi powiedzieć, decydując się właśnie na budowę takiego domu, nie mieliście takich obaw, jakie mają ludzie, którzy myślą o budowie tego domu, czyli czy ten dom nie zostanie zmuchnięty przez wiatr, czy gdzieś się tam nie przewróci, czy coś z nim nie będzie tak, jak powinno być? No zawsze takie obawy były, bo to... Tak, no i dlatego chcieliśmy bardzo obejrzeć ten dom pokazowy. No i tam po rozmowie z panem prezesem, który nam też pokazał technologię budowy tego domu, rozwiał nam troszeczkę tych wątpliwości, dlatego żeśmy się zdecydowali. A spośród całego rynku, no zdecydowaliście się jednak na budowę Zimmermann House. Są też inne firmy, które oferują podobną technologię do nas. Dlaczego akurat wybraliście Zimmermann House? Bardzo dobre opinie, które tam szukam. No, dużo szukałam właśnie na internecie. Oglądałam również inne domy z takich szybkich budów, ale jakoś tak najbardziej opinie nas przekonały. Nas w konkurencji nie będziemy wymieniać, ale byliśmy też w takim domu, w takim w zasadzie osiedlu małym, pokazowym, niedaleko. No to nie wyglądało to tak fajnie jak w Jemielnicy. Czyli przekonała Was i domek pokazowy, który zobaczyliście na żywo, technologia, opinie, tak. To co tutaj oferował Zimmermann House dla Państwa. Te wszystkie informacje, które nam Pan Prezes przekazał, pokazał jak to wszystko jest budowane, jak to wygląda, jak cały proces przebiega. No i to, że mieliśmy opiekę od początku do końca, czyli od uzyskania pozwolenia na budowę, aż po zgłoszenie do Urzędu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy. Nie? To było super. To tutaj już Pan trochę wyprzedził właśnie moje pytanie, ale nie, no bardzo dobrze, że Pan o tym mówi. Bardzo dobrze, że Pan o tym mówi. Jeżeli chodzi właśnie o ten proces budowy, jak on dla Państwa przebiegał? Nie wiązał się on z mnóstwem stresu, wyrywaniem sobie włosów z głowy? No bo wiecie Państwo, często jak się ogląda gdzieś jakieś memy na internecie czy filmiki, ludzie trochę tak to prześmiewczo oczywiście pokazują, ale jednak ta budowa tradycyjna, murowana, często wiąże się z dużą ilością stresu, z wieloma wyzwaniami, problemami, a nie z pięciem się też budżetów bardzo często. Jak to wyglądało u Was? Jak ten proces przebiegał? O czym już Pan poniekąd powiedział, ale sam już proces budowlany. Nie martwiliście się o kwestie finansowe i możecie coś więcej powiedzieć? Panie mają pierwszeństwo. Nie, myślę, że nie. Znaczy tak, prezes nas troszeczkę uspokoił na początku i powiedział, jak to wszystko wygląda. Przekazał nam te informacje na piśmie, na stronie zresztą internetowej też można znaleźć informacje, w jaki sposób ta budowa przebiega. No i to się wszystko potwierdziło. Od samego pomysłu na posadowienie tego domu na działce, od konsultacji z architektem, jak to ma wyglądać, poprzez przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. No wystarczyło upoważnienie tak naprawdę przekazać i cała reszta procesu uzyskania pozwolenia została przeprowadzona w sposób bardzo szybki, tak to wszyscy mówią, naprawdę o dziwo zaskakująco szybki. No i później sam proces budowy, no to można powiedzieć sama przyjemność, bo tak naprawdę nasza ingerencja to tylko podjęcie decyzji, w którym miejscu dom, rozrysowanie tego, ewentualnie jakiś układ ścian, który byśmy chcieli zmienić bądź pozostawić i to były wszystkie nasze decyzje.
No tak, tutaj Państwo zdecydowaliście się przenieść wejście do kotłowni w taki troszeczkę niestandardowy sposób dla tego naszego projektu. A czy poza tym przejściem do kotłowni coś jeszcze Państwo zmieniliście w samym projekcie domu? Tylko jedną ścianę, właśnie tą, która graniczy z kotłownią. Ona miała w pierwotnym projekcie 60 cm, ja ją troszeczkę chciałam ten murek skrócić do 40 cm. Ta wnęka tutaj, tak? Tak, także tylko tą jedną ścianę, reszta układ domu jest taki, jak pokazowy. No i uzgodnienia tego też były bardzo proste. Bardzo sprawnie bardzo wszystko sprawnie. Poszło. Wystarczyły telefony, jakieś tam zdjęcia, projekt, potwierdzenie i wszystko bardzo sprawnie poszło, dlatego cała ekipa naprawdę bardzo fajnie tu współgrała. To proszę jeszcze opowiedzieć, jak już ten proces budowy się rozpoczął, wbicie pierwszej łopaty. Czy często musieliście zaglądać na budowę, doglądać pracowników, czy pracują dokładnie, czy wykonują należycie swoją pracę? Jakie macie z tym doświadczenia? No, baliśmy się też troszeczkę, że będzie to właśnie tak, że będziemy musieli tu codziennie jeździć. Sknurowanie było daleko, mogliśmy tu być codziennie, owszem, ale raczej nie znając, z ciekawości. Tak, z ciekawości, a poza tym nie znając na tym, no chcieliśmy, żeby to było w miarę sprawnie, więc faktycznie ekipy, które tu były, bardzo sprawnie wszystko robiły i nie było konieczności nawet przyjazdu tutaj tak często. Jedynie jeżeli mieli jakieś wątpliwości, czy chcieli potwierdzenia jakiejś decyzji, no to wtedy na telefon umawialiśmy się, kiedy będziemy mogli przyjechać i było to wszystko potwierdzone. A jak przebiegała współpraca z inżynierem budowy, który dbał o to, żeby ta jakość dostarczonego dla Państwa domu była na jak najwyższym poziomie? No, tu oceniamy współpracę z panem fajnie. Radkiem bardzo wysoko. Trafił nam się świetny opiekun, świetny inżynier budowy. Koordynował to w sposób naprawdę bardzo, bardzo dobry. Te ekipy się spinały, nie było żadnego czasu przestoju. No, pewne oczywiście przesunięcia czasowe, które wynikały czy to z pogody, czy z jakichś innych zewnętrznych uwarunkowań, to nie miały kompletnie znaczenia żadnego. Natomiast no, oceniamy bardzo wysoko. Bardzo. No i przy okazji pozdrawiamy. Współpraca naprawdę bardzo fajna, bez problemu. Zawsze na telefon, zawsze jakieś wątpliwości były rozwiewane, czy tam wyjaśniane, więc nie było takich problemów, że nie mogliśmy się z kimś skontaktować. Naprawdę ekipy bardzo fajne. Podpisując umowę z Zimmermann House, pewnie to było jakieś 2-2,5 roku temu, tak mniej więcej, jakbyśmy to osadzili w ramach jakichś czasowych. No, 2 lata temu w sierpniu dokładnie. To był taki czas, kiedy na rynku zaczynały się dziać różne perturbacje, jeżeli chodzi o ceny budowy domów. Państwo podejrzewam, że byliście w tym czasie jeszcze przed takimi znacznymi podwyżkami, bądź one dopiero się zaczynały w tym czasie, kiedy się znaleźli. Zaczynały się, tak. Dokładnie, ale mieliśmy zagwarantowaną cenę zaraz przy podpisaniu umowy. Nawet tą cenę, którą żeśmy wstępnie uzgadniali przy rozmowie w domu pokazowym. Tak. Także też byliśmy mile zaskoczeni, że dało się to jeszcze w taki sposób podpisać. Wiadomo, że pewne różnice wynikały z różnic później w wykończeniu. Tak. Czy to cena płytek, czy pewnych różnych innych elementów wyposażenia. Natomiast to były tak nieznaczące różnice w stosunku do tych podwyżek, które w tym momencie zaszły, że... Ale te różnice, rozumiem, wynikały z tego, że po prostu Państwo zdecydowaliście się ponad co było zawarte w umowie, oczywiście, żeby coś tutaj dodać, zmodyfikować. Materiał budowlany w tym momencie trochę wzrósł, ceny wzrosły, więc no było, wiedzieliśmy, że jednak ta cena będzie troszeczkę wyższa, ale widełki były na tyle dobre, że to nie była taka aż bardzo dla nas drastyczna podwyżka. Jasne. No właśnie a propos jeszcze tych całych podwyżek, to jak Państwo myślicie, jak byście się czuli w tym całym procesie, gdyby jednak tej gwarancji stałej ceny nie było, gdybyście poszli w tą metodę tradycyjną i byście się nastawili na jedno, a finalnie zapłacili drugie, to Wasz komfort funkcjonowania na takiej budowie byłby pewnie drastycznie inny niż w takim wypadku gwarancji stałej ceny. Na pewno. Dlatego zależało nam też na wykończeniu pod klucz domu, bo wiedzieliśmy, że w tym okresie jest problem z fachowcami, a tutaj firma gwarantowała nam dobrą jakość to był też duży, i wykończenie. Tak, duży plus i też w zasadzie jeden z czynników, który spowodował, że zdecydowaliśmy się na współpracę, bo no, gwarancja tych ekip sprawdzonych od kilkunastu lat realizujących takie inwestycje, no to też na pewno dawała duże poczucie spokoju i komfortu.
Bardzo mi miło, że Państwo mówicie tyle dobrych słów o nas. A chciałem jeszcze zadać Państwu pytanie o takie trochę mity, które krążą na temat tych domów. Nie wiem, czy te mity też u Was w głowach krążyły, ale jednak one się pojawiają, rozmawiając z klientami, którzy potencjalnie chcieliby taki dom wybudować. I pozwolicie Państwo, że zadam parę pytań. Czy Wasz dom skrzypi, czy ściany skrzypią? Żeby skrzypieć, to nie. Znaczy, ściany nie skrzypią. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do mieszkania w domu, więc nasze doświadczenia dotyczą budownictwa wielomieszkaniowego, bloków z płyt betonowych. To są zupełnie inne dźwięki, więc być może coś na dachu skrzypi, być może dachówki, jeżeli się rozszerza, bądź kurczy, bądź coś tam się dzieje. Ale są to takie... Są to delikatne, wewnątrz tego nie słychać, natomiast siedząc na zewnątrz, czasami przy mocniejszym wietrze, coś słychać, ale to nie jest na pewno piszcząca ściana. No nie. Ściany na pewno nie piszczą. Czasami są oczywiście jakieś odgłosy, bo jak wiatr wieje, to wiadomo, że to będą jakieś odgłosy, ale nie są to drastyczne jakieś odczucia. Na pewno nie jest to związane ze skrzypieniem ścian. Podejrzewam, że takie same są w każdym domu, prawda? No właśnie chciałem o tym powiedzieć. Czyli mówicie Państwo o takich standardowych rzeczach, które dotyczą każdego domu, tak. Nie stricte domu szkieletowego. Ale jakieś kwestie związanych właśnie stricte z domem szkieletowym w konstrukcji drewnianej, tutaj nie zauważacie skrzypienia ścian typowo. Nie. Przede wszystkim drewno chyba nie skrzypi, natomiast widzieliśmy, jak ten dom powstawał, bo to jednak z ciekawości zobaczyliśmy, jak ściany są montowane, jak to wszystko jest później wykańczane, więc no, te obawy zostały rozwiane w trakcie montażu. To krąży tutaj jeszcze jeden taki mit, że ściany w takim domu pękają. Czy u Was w domu pękają ściany? Nie. Nie zauważyliśmy. Od roku nic się ze ścianami nie dzieje. Wszystkie są idealnie gładziutkie i ładne i nadal nam się wszystko podoba. A jak wieje wiatr, to ten dom buje się razem z wiatrem? Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. To kilka takich wichur dość mocnych przeżyliśmy. Oczywiście stres wiadomo, że był. Chodzenie w nocy po domu i słuchanie, czy wszystko jest na miejscu. Natomiast jak widać, wszystko jest na miejscu, więc tutaj niepotrzebne obawy. Wcześniej też rozmawialiśmy i pani mówiła, że sama miała taką obawę, że w takim domu na ścianach nic nie powiesimy. Jak to jest w praktyce? No, okazało się, że się myliłam i też to było przez pana Radka nam wyjaśnione, w jakich miejscach najlepiej ciężkie, bardzo ciężkie rzeczy wieszać, ale takie różne rzeczy wiszą i nie było z tym problemu. Także. A czy według Państwa, jako użytkowników tego domu, macie pewnie znajomych, którzy też w domach mieszkają i to często pewnie są domy murowane, czy też rodzinne, czym się różni użytkowanie takiego domu od domu murowanego? Wydaje mi się, że niczym. Raczej niczym. Nie wymaga taki dom jakichś specjalnych serwisów, przeglądów, napraw. Dom? Nie, no tam naprawdę. Dom jak dom. No, nie widać, że to jest dom, który jest wykonany w technologii prefabrykowanej, jeżeli już jest wybudowany. Nie różni się totalnie niczym. To właśnie mi się teraz nasunęło też jedno pytanie. No to nie jest tak czasami, że ludzie, którzy Was odwiedzają, czy znajomi, nie są w stanie powiedzieć, że to jest taki dom, to taki wybudowaliście, szkieletowy, to nie widać? Nie było zaskoczenia w ich oczach, jak tutaj już się pojawili? Zaskoczenie było, że tak szybko był wybudowany. No i wtedy się pojawiają pytania, jak on jest zbudowany, że tak szybko powstał. Ale tak, no to nie widzą żadnej różnicy najczęściej. A jak Państwo jesteście zadowoleni z tego sprzętu, który dzisiaj macie w domu? Rekuperacja, pompa ciepła. Uważacie, że to był dobry wybór, jeżeli chodzi o ogrzewanie czy też wentylowanie Waszego domu? Tak. Tak, to był dobry wybór. Pompa ciepła była wyborem przypadkowym, powiem szczerze, bo miał być zgodnie z projektem gaz. Niestety, no... Z różnych względów ten gaz nie został podłączony. Zdecydowaliśmy się wtedy na pompę ciepła i to był chyba strzał w dziesiątkę, bo to jest źródło bezobsługowe, przynajmniej dla użytkownika. No i też później te koszty użytkowania tego domu, nawet gdybyśmy nie mieli instalacji fotowoltaicznej, tak. Są na naprawdę niskim poziomie. Tak, to przyznajemy, że też byliśmy zaskoczeni niskim zużyciem. Znaczy pompa jest też niskiej mocy, która wystarcza na ogrzanie tak ciepłego domu, ogrzewanie podłogowe, które zostało tutaj zaproponowane i rzeczywiście to się wszystko sprawdza i roczne zużycie tej pompy ciepła, roczne zużycie energii elektrycznej jest naprawdę niskie. No czasami też słyszę ze strony klientów, no okej, ta pompa ciepła, ale czy w okresie zimowym później ona da sobie radę, czy nie będzie zimno? Mieliście taki moment w mieszkania w tym domu, że brakowało Wam tego ciepła?
Nie, chociaż takiej sytuacji. Zdarzały się dni, gdzie temperatura spadała do około minus 20 stopni nad ranem czy nocami. Nic się nie działo, pompa ciepła działa, potwierdzam. Jest ciepło. Jest ciepło. Jest ciepło, dała radę. Oczywiście. To gdyby Państwo teraz na nowo mieli się budować kolejny dom, czy bylibyście gotowi zdecydować się ponownie na budowę Zimmermann House? Tak, tak. Zdecydowanie tak. Okej, to jeszcze jedno takie bardzo ważne pytanie, które nurtuje na pewno wiele osób. Jak Państwo możecie, to pochwalcie się nam, albo powiedzcie nam po prostu, ile kosztowała Was budowa takiego domu. Zaraz wracamy do filmu, ale zanim to nastąpi, skorzystaj z naszego konfiguratora oferty, dzięki któremu policzysz koszty budowy domu z naszych gotowych projektów. Skonfiguruj ofertę pod swoje potrzeby i poznaj cenę budowy domu. Link do konfiguratora znajduje się na dole w opisie tego filmu. Wracamy do filmu. No, na pewno kosztowała mniej niż budowa domu murowanego, bo ta decyzja też została przeliczona. Znaczy decyzja została podjęta na podstawie wyliczenia. Excel tutaj jest bezwzględny. Czyli dobrze pan analizował. Dostałem bardzo fajne narzędzie od kolegi, który, no powiedzmy budowlańca, który mi pokazał, co gdzie wpisać. No i no, zdecydowanie koszt budowy domu prefabrykowanego jest dużo niższy niż od takiego samego projektu wykonanego w technologii tradycyjnej. Budowa pod klucz kosztowała nas około 580 tysięcy. No, na dzisiejsze czasy to są naprawdę bardzo dobre kwoty. To jest cena mieszkania w stanie deweloperskim w tej chwili. Tak jest. No, patrząc tutaj na Śląsk, na nieopodal Gliwice, to podejrzewam, że to jest cena 50-metrowego mieszkania pod klucz. Albo może i nawet nie. Albo i nawet w stanie deweloperskim. No. Tak jest. No dobrze, my dziękujemy serdecznie Państwu za gościnę. Bardzo nam miło było tutaj u Państwa dzisiaj zawitać i zobaczyć, jak Wam się mieszka w domu Zimmermann House. A Państwa zapraszamy do śledzenia naszych kanałów na social media i do zobaczenia kolejnym razem. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy wszystkich.